21 marca w Centrum Użyteczności Publicznej przy Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się spotkanie z socjologiem, dziennikarzem i wykładowcą akademickim, pisarzem regionalistą, doktorem Feliksem Walichnowskim. Urodzony w Warszawie Feliks Walichnowski, będąc zaledwie 16-latkiem, przybył do Ostródy w przeddzień Wielkanocy 30 marca 1945 roku jako jeden z 98 ochotników. W latach od 45 do 48 dopiero mieliśmy początki tutaj tego głównego osadnictwa i w ogóle zaczynała powstawać Polska powojenna, która cechowała się różnymi osobliwościami, których nie spotykamy w następnym okresie. Pracował jako dziennikarz i publicysta. Twórczość doktoryzowanego w 1971 roku Walichnowskiego obejmuje niemal 50 publikacji naukowych, zwykle z zakresu socjotechniki medialnej i historii województwa warmińsko-mazurskiego. Za całokształt swej pracy naukowej dr Walichnowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Telewizja Mazury już w najbliższy wtorek wyemituje wykład Feliksa Walichnowskiego poświęcony wspomnieniom trudnych lat komendantury sowieckiej w Ostródzie. Jest to niepowtarzalna okazja wysłuchania wspomnień naocznego świadka tych wydarzeń i ostatniego żyjącego osadnika ostródzkiego z marca 45. Serdecznie zapraszamy. Zbliżają się święta. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w dniu.